Trener Marek Papszun, trener Rakowa Częstochowa. Zapraszam na wydanie sekcji piłkarskiej właśnie z gościem specjalnym. Myślę sobie, trenerze, że trochę taka sytuacja jak z Igą Świątek. Trzeba się zastanawiać, jak zarządzać sukcesem, czy nie? Witam serdecznie. Nie, myślę, że nie, że zupełnie inna i nie taka skala w ogóle, nie ma co porównywać. My jeszcze nic nie osiągnęliśmy przede wszystkim, więc to porównanie myślę, że jest na wyrost i zupełnie nieadekwatne. No, praca nasza wygląda tak, jak wyglądała do tej pory i tutaj się nic nie zmienia. No wiem, że na wyrost oczywiście, nie ta skala, ale jednak sytuacja w jakimś sensie podobna. Jesteście liderem tabeli. Nie wiem, czy to jest oczekiwana sytuacja, czy nieoczekiwana, ale może się zdarzyć, że nie wszyscy są w stanie sobie poradzić z taką sytuacją i to coś tam w takiej bieżącej pracy może zmienić. Pewnie u pana nie, ale może piłkarze postrzegają to trochę inaczej. No trudno mi powiedzieć, raczej nie, bo na pewne sytuacje trzeba być przygotowanym i konsekwentnie pewne działania wprowadzać, żeby ani w jedną stronę, ani w drugą nie było tego rozjazdu, bo mówimy teraz, że dobrze nam idzie, jesteśmy rzeczywiście na pierwszym miejscu, no tutaj nie da się z tym dyskutować, natomiast sytuacja też mogła być odwrotna, bo ja sobie przypominam jeszcze niedawno przed sezonem, jak mówiono, drugi sezon dla Beniaminka to jest dopiero sprawdzian, to jest najgorszy czas. Ja do tego też spokojnie podchodziłem, bo to są jakieś stereotypy, które no, według mnie nie mają żadnego realnego odnośnika do konkretnej sytuacji. Oczywiście może tak się zdarzyć, ale może zupełnie inaczej. To tak jak przytaczano teraz Wisłą Płock, że ona była na pierwszym miejscu w tym samym czasie w zeszłym sezonie. Jasne, że tak. I to jest wszystko prawda, że później nie awansowała do grupy mistrzowskiej i do prawie końca musiała myśleć o tym, żeby się zabezpieczyć przed spadkiem. Dlatego ja tego nie analizuję w tych kategoriach. Oczywiście słucham tego i gdzieś tam jakieś wnioski wyciągam, ale tak jak mówiłem, dogłębnie nie analizuję tych przypadków, ile ich było, kto w takich sytuacjach był, kto nie był, bo to jest bez sensu, nie? Bo każde środowisko jest inne i my musimy się skupić na swojej pracy, a taka takie założenia, że ktoś tam był w jakiejś takiej sytuacji. Pewnie no zawsze odniesienie, ta historia jest ważna, dlatego ja też wspomniałem o tych przypadkach, bo wiem, że takie były. Natomiast najważniejsze jest to, co my robimy na co dzień. No tak sobie też myślę. My lubimy popadać w skrajności i jak coś się udaje, to wszyscy są zachwyceni. Jak coś się nie udaje, to wszyscy są zrozpaczeni, a wszystko sprowadza się do bieżącej pracy i przewidywania pewnych rzeczy. Co do bieżącej pracy, to mieliśmy ostatnio starcie trenerów wiernych swojej filozofii, jeśli mogę tak powiedzieć, bo jest pan wierny swojej filozofii i konsekwencji tego, co dzieje się na boisku i pewnie też na treningach, co w związku z tym związane też. No więc mieliśmy starcie Górnika i Rakowa, dwóch trenerów, którzy właśnie są tej filozofii wierni w jakiś sposób. Czym ta filozofia pana się wygrała z filozofią Marcina Brosza? Myślę, że zdecydowało przygotowanie do meczu naszej, no, wykorzystanie jednak deficytów przeciwnika, zdecydowanie. No, łatwo tutaj to przeanalizować dość, w jaki sposób padły bramki. I nie będę tutaj się rozwodził na jakimiś detalami, szczegółami, no bo to nie jest przedmiotem, bo to są sprawy jakby no, drużyny moje, tak, jak do meczu się przygotowujemy. Natomiast my wygraliśmy ten mecz swoją ideą gry, tak, ideą taką ofensywną, ideą kreowania sytuacji też w różnych, za pomocą różnych środków. Mhm. To jest dzisiaj piłka nożna dla mnie. Dążenie do stwarzania sytuacji, strzelania bramek i to jest cel taki nadrzędny. My staramy się wypracować mechanizmy na każdą okoliczność i jeden z tych mechanizmów, uważam, zadziałał w tym meczu. Nie zawsze tak będzie,
ale w tym meczu to się sprawdziło, tak jak tutaj wszyscy mówią, zawodnicy też podkreślali, no bo oni wiedzą, jaką pracę wykonaliśmy, że ten plan no, zrealizowali w niemalże w 100%. Wiadomo, brakowało tam może trochę skuteczności, bo tych sytuacji było dużo więcej, ale to też nie jest taka prosta sprawa. No, z drugiej strony jest przeciwnik, jest dobry bramkarz, który też w kilku sytuacjach zachował się, no jak na dobrego bramkarza przystało. Tak patrzę sobie na to, co pan mówi i na wyniki. Jest pan też wierny grze z trzema środkowymi obrońcami. Rozwija to pan, udoskonala. I tak zacząłem się rozglądać. Coraz więcej drużyn próbuje tak grać. Górnik próbuje tak grać. Wisła, Płock, Piast. Jest trochę tak, że oni próbują, a pan już jest ze swoim zespołem krok dalej w rozwijaniu i doskonaleniu tej akurat taktyki. Myślę, że to nie jest łatwy sposób grania, biorąc pod uwagę szkolenie naszych piłkarzy i przystosowanie do jednosystemowości, nad czym ja ubolewam. No, w naszej akademii też jest jednosystemowość i to jest rozwiązania są tylko czwórkowe. Później ci zawodnicy mają trudno, żeby się przystosować od razu, stąd tym trenerom też nie jest łatwo. I na pewno trener Brosz, który wprowadza ten system, no zaczęli dobrze, ale jednak te trzy ostatnie mecze, przecież szczególnie ten z nami, pokazał, że to nie jest takie proste, żeby to wszystko się ze sobą zgrało i żeby we wszystkich fazach gry i z piłką i bez piłki no te zachowania były właściwe. Mamy tą przewagę, że budujemy ten zespół cały czas od drugiej ligi. Myślę, że tutaj no to przede wszystkim trzeba słowa jakby uznania skierować w stronę właściciela klubu, który niejako był wizjonerem, bo ja myślę, że znalazłem się w tym klubie przede wszystkim przez to, że preferowałem taki system gry, czyli ten człowiek gdzieś tam wyprzedził to wszystko, co się działo i teraz coraz więcej zespołów na świecie też wykorzystuje ten system trójkowy. Oczywiście tam jest trochę inaczej, bo zespoły tak jak Belgia, no reprezentacja Belgii potrafią w czasie jednego meczu przejść płynnie z czwórki na trójkę. To pokazuje jakość szkolenia po prostu, pracę w akademiach i że tam zawodnik jest gotowy, no bo w reprezentacji nie ma czasu pracować w czwórce, w trójce, tak? Trener Nawałka miał kłopoty, no z jakiego względu, no? Właśnie takiego, tak? Czasu, nie, że tego czasu było, prawda, mało. Na świecie piłkarze są tak przygotowani, że trener reprezentacji nie ma z tym problemów, tak? Żeby wprowadzić inny system i myślę, że to nie jest prosta sprawa, żeby to funkcjonowało tak jak należy. My sami, przed nami jeszcze dużo pracy, przychodzą nowi zawodnicy, oni też muszą się wdrożyć, ale tak jak mówię, tu jest taka koncepcja pracy stała, tak, i ewaluacja oczywiście tego systemu. My też się rozwijamy, się rozwija mój sztab, tak, no dzisiaj wsparty w tym sezonie moim asystentem bezpośrednim Gonzalo Fejo, który ma olbrzymią wiedzę też merytoryczną, on dokłada też dużo do tego naszego rozwoju, do rozwoju też mojego, bo wiele godzin razem spędzamy i to myślę też się mocno przekłada na to, co później widzimy na boisku, więc tu jest dużo tych elementów, które mają na to wpływ. To jest kolejny krok w pana planie, żeby potrafić modelować tę grę i przechodzić z takiego systemu na taki? Chcielibyśmy być właśnie elastyczni w obrębie tego systemu. No, przechodzenie na czwórkę na pewno jest dużo trudniejsze, bo już inne zachowania są zdecydowanie, szczególnie obrońców, więc to jest trudny temat i na pewno wymaga takiej jakości indywidualnej zawodników, żeby się szybko przestawić, taktycznej. U nas jest to trudne. Natomiast ja już modelowałem tymi systemami w drugiej lidze, bo w systemach 3-4-3, 3-5-2 i 4-3-3 graliśmy też w lidze nawet w ten sposób. Natomiast jedno to jest uwaga, że w drugiej, w pierwszej lidze jest dużo czasu w okresie przygotowawczym. I wtedy można te systemy przygotować, żeby powiedzmy w mikrocyklu popracować i wtedy przejść. W Ekstraklasie nie ma takiej możliwości. Dzisiaj te okresy są bardzo krótkie i ta praca z zawodnikami jest bardzo krótka. Oczywiście fajnie teraz jest dla klubów, które nie mają reprezentantów, dwutygodniowe przerwy i to jest mini okres przygotowawczy. Natomiast w tym okresie u nas wyjechało 7 zawodników na kadrę, w związku z tym
no też my nie mamy takiej możliwości, żeby coś nowego wdrożyć, bo po prostu nie mamy jednej trzeciej drużyny. Nie jest to prosta sprawa. Ale do tego właśnie chciałem nawiązać. To chyba jest jakaś duma mimo wszystko z tego, że 7 czy 8 w sumie? Chyba 8. 8, bo jeden zawodnik był z drugiej drużyny, no, Oskar Krzyżak, no tak, więc tak. To był z klubu gdzieś, natomiast on z nami nie trenuje, to jest zawodnik drugiej drużyny, więc jego tutaj w tym zestawieniu nie ujęłam. Okay. Więc 7 zawodników wyjechało z pierwszego zespołu. Jest duma? Tak, oczywiście, że tak. No bo to potwierdzenie pracy, prawda? Nic. Jasne, nic no, ja zawsze to powtarzałem, że tak naprawdę w dłuższej perspektywie to rozwój zawodników jest wykładnią pracy trenera i gdzie ci dzisiaj zawodnicy są. Ja się też cieszę, że gdzieś tam pierwsi moi, nie powiem, że wychowankowie, ale na pewno na których jakieś piętno odcisnąłem, czy Kuba Łabojko, czy Marcin Iskowski, czy Sebastian Musiolik, oni wyjechali do Włoch, co prawda dzisiaj do Serie B, ale to i tak jest duży, duży postęp w ich karierach, bo oni grali wszyscy, no wszyscy może nie, no Listek przyszedł z Pogoni, gdzieś tam miał już dużo występów, ale różnie to wyglądało. Natomiast Kuba i Sebek przyszli z niższych lig, więc to są takie fajne też momenty dla mnie, a ci kadrowicze, no to jasne, że tak. Natomiast wiadomo, że jest coś kosztem czegoś i o tych minusach już wspomniałem, no ale nie można mieć wszystkiego. A, czyli gdzieś tam przebija ta kolejny raz perfekcja w pana w pracy, czyli z jednej strony super, że pojechali, ale z drugiej strony nie było ich na miejscu i nie mogli popracować. Dokładnie tak. Tak i też rywalizować, nie? I to, widzi pan, to jest ten trochę dysonans taki, bo mi było trochę żal tak po ludzku Władysława Gutkowskisa w tym meczu, bo on po prostu z Oskarem Zawadą nie mógł rywalizować przez 2 tygodnie. Dlatego nie wyszedł w tym meczu, bo nie mógł rywalizować, tak? Ja nie mogłem go zobaczyć w treningu, nie mogłem go przygotować do meczu. Oskar wyglądał bardzo dobrze i dlatego wyszedł. Kutek grał w reprezentacji Łotwy, no oczywiście gdzieś super, tak? I tak jak mówimy, się cieszymy, on też reprezentuje kraj, ale z drugiej strony nie może być jednocześnie w dwóch miejscach i to są te no takie minusy tej sytuacji. Nie można być w jednym czasie w dwóch miejscach. Jasne, że tak. Przeczytałem wywiad ostatnio w Przeglądzie Sportowym i jeden z wątków dotyczył Pawła Tomczyka, czyli dyrektora sportowego, którego pan rekomendował, z którym się dobrze dogadujecie. I tam padło takie zdanie, że podzielacie sprawy światopoglądowe i życiowe. Chciałem zapytać, o co tam dokładnie chodzi? Co to znaczy? No to są kwestie takiego ogólnego spojrzenia, nie tylko na piłkę, tak, które mamy podobne. Paweł pojmuje piłkę podobnie jak ja, tak samo ją widzi, ale to też czyli? Kwestie, no, to o czym tu już mówiłem, że piłka ma być ofensywna, ma być otwarta i taka prowadząca prosto do celu, nie? Taką piłkę dziś obserwujemy też na zachodzie, no nie obserwujemy piłkę 1000 podań, ten etap już za nami i to też na szczęście. Tak, powinniśmy się na to też przestawić, u nas też jeszcze jesteśmy znowu trochę, uważam, zacofani, bo my jesteśmy na etapie teraz tiki-taki jeszcze w szkoleniu według mnie i wymiany 1000 podań, natomiast ja inaczej pojmuję piłkę i Paweł podobnie, że piłka to strzelanie bramek, to kreowanie sytuacji, nie wymiana podań, oczywiście. Tak jak powiedziałem na początku, jeżeli pan mnie pytał o sposób, o model gry, że trzeba znaleźć odpowiednią drogę, jeżeli przeciwnik jest dobrze ustawiony w defensywie, dobrze się zabezpiecza, mało przestrzeni zostawia, trzeba niekiedy wykonać wiele podań. My dzisiaj statystycznie jesteśmy jedną chyba z 3 drużyn, Lech chyba jest i ktoś jeszcze nie pamięta, na pewno jesteś i Legia pewnie, jesteśmy w trójce drużyn, która wymienia największą ilość podań przed strzeleniem bramki, czyli to jakby trochę zaprzecza tej filozofii.
co mówiłem, prawda? A filozofia jest jaka? Żeby jak najszybciej stworzyć sytuację, ale dzisiaj drużyny troszeczkę też inaczej zaczynają już do nas podchodzić, nie? Lepiej się zorganizują w defensywie, więcej poświęcają na to czasu, tak? I chcą się mocniej tutaj zamknąć i tych podań trzeba będzie wymienić więcej, ale jednocześnie cel jest ten sam, żeby stworzyć sytuację, żeby zdobywać bramki tak jak to czynimy teraz. To jest ta zbieżność takiej filozofii ogólnej, bo do tego wiadomo, no, tych zasad dużych jest masa, podzasad jest bardzo dużo i to się składa na całość. Natomiast o te kwestie światopoglądowe, życiowe, no to mamy bardzo dużo, bardzo takie też spojrzenie ludzkie, tak, na wiele rzeczy, podejścia do pracowników, zawodników, tak, relacje, komunikacji, tak, szacunku, tak, do innych ludzi. To dużo takich rzeczy, które nas łączy i łączyło wcześniej jako piłkarz, w relacji jako piłkarz trener, no bo to też, tak jak mówię, to nie był przypadek, że akurat Pawła tutaj rekomendowałem, bo tak jak chyba w tym wywiadzie też powiedziałem, no mało ludzi gdzieś rekomenduje, ale jeżeli to robię, no to już nauczone gdzieś tam doświadczeniem, że parę błędów się popełniło, no to staram się, żeby było jak najmniej wpadek, bo oczywiście to są dalej ludzie i każdy musi to wziąć na siebie, te swoje obowiązki i kompetencje i on już za siebie odpowiada. Ja się tylko bardzo cieszę znowu, kiedy ta osoba się sprawdza, tak jak w przypadku Pawła, gdzie właściciel Michał Świerczewski jest zadowolony z tej pracy i wtedy ja też się bardzo cieszę, bo Paweł mi pomaga też dużo, ale też myślę, że i wspiera tymi działaniami klub i właściciela. Raków tak trochę wyszlachetniał od zeszłego sezonu, jeśli mogę użyć takiego słowa, pod kątem gry i pod kątem tego, co pan też mówił. Stosujemy dosyć proste środki, ale tutaj przybyło trochę doświadczenia i to procentuje w grze, czyli takich zachowań, które czasami wymagają właśnie po prostu większego doświadczenia i jego wykorzystania. Zastanawiam się, czy pan się zmienił od początku pracy w Ekstraklasie, albo czy jest jakaś taka sfera tego warsztatu, którym pan dysponuje, który chciałby pan jeszcze udoskonalić, albo udoskonalić na pierwszym miejscu? Myślę, że tak, samoocena jest trudna, ale jest ważna. Ważnym elementem w rozwoju człowieka, no bo jeżeli się nie umie tej samooceny dokonać, no to myślę, że ten rozwój może być spowolniony albo on w ogóle nie będzie występował. No. Ja myślę, że tak, że cały czas się zmieniam jako trener, pozostając jednocześnie warty jakimś swoim ideom i zachowaniom takim ludzkim, mimo tego, że gdzieś tam jestem kreowany na czasami na jakiegoś bezwzględnego gościa, który idzie po trupach do celu, to jest, czytałem, kat, zamordysta, bezwzględny, dużo tego się nazbierało. Jasne, że tak, tylko że to piszą ludzie, którzy mnie nie znają przede wszystkim, no bo ci ludzie, którzy tworzą te artykuły, oczywiście na podstawie jakichś danych, no najczęściej dzwonią do byłych zawodników, choć te nie widziałem jeszcze złej opinii na swój temat gdzieś od zawodników, których no pozbyłem się z drużyny i to nigdy nie będzie miłe i ta zadra zawsze w sercu zostanie i te zapytania ciągłe, dlaczego ja tego nie rozumiem, no to jest oczywiste dla mnie i ja to rozumiem z kolei, że jest takie podejście, bo ja zawsze to powtarzam, że no nikt nie może się pogodzić z porażką z tego, że był przez to, że był słabszy, nie? Że przegrał rywalizację. Ciężko to zrozumieć, patrząc z perspektywy jednostki. Nie? Ja zawsze to powtarzam, że piłkarze, trenerzy czy pracownicy moi widzą tyle, a ja widzę tyle. Nie? I oni mają wiedzę taką na temat tego, a ja mam taką. Tak? Jako szef ja mam pełną, kompletną wiedzę na temat wszystkiego, wszystkich danych we wszystkich obszarach motorycznych, mentalnych, często też zachowania, tak, różnego rodzaju, no bo ja te informacje zbieram od wszystkich członków sztabu, sam obserwuję, sam analizuję, mam tych danych masę. Pomylić się zawsze, tak, można, natomiast też proszę prześledzić ścieżki tych piłkarzy, którzy odeszli, których się pozbyłem. To jest ciekawe, żeby ktoś takie zestawienie zrobił. Co się z nimi później stało, nie? Jeżeli oni tacy byli dobrzy i mają żal gdzieś, to jak te kariery dalej się potoczyły?
A tych chłopaków było dużo, naprawdę dużo. No tak, troszkę więc, byśmy tego... Więc to będzie merytoryczne odniesienie, a nie na zasadzie takiej, że ktoś coś powiedział nie do końca jeszcze złego, ja wyciągam wnioski, że to kat jakiś zamordysta, bo komuś się nie podoba, że jest trening, bo komuś się nie podoba, że trzeba biegać albo nie biegać, albo cokolwiek. No to, co ja zawsze powtarzam, no to jest praca, którą trzeba wykonać, poluzowanie jakieś, nie, ja nie wiem, co to znaczy, ja nie mam w swoim słowniku takich słów jak jakieś tam poluzowanie. No, a o to chciałem zapytać właśnie, to też gdzieś padło, że trochę więcej luzu, no to jednak jest show, to jest przedstawienie, to jest piłka nożna, jest czymś, co porywa, ekscytuje i piłkarzy, i kibiców, to może właśnie ten luz się przydaje, czy nie, to zło, czy luz to zło. Ja nie mam takiego pojęcia jak luz, tylko są elementy integracji, są elementy, które nie wymagają tyle skupienia w działaniach, prawda, że to są tylko elementy taktyczne, analityczne, że trzeba się skupić, koncentracja. Nie, proszę porozmawiać z zawodnikami, też stosuję i integracyjne jakieś formy nawet pozaklubowe, tak, różnego rodzaju, czy w klubie. Sporo jest. Sztafeta, 4 razy 5 kilometrów. Nie jestem zwolennikiem takiej formy treningu w ogóle, więc to też nie jest prawdą. Natomiast wiadomo, no, człowiek też nastawiony jest i urodził się leniwy, tak, i gdyby nie mógł nie pracować, to pewnie by nie pracował, tylko ja zawsze powtarzam to zawodnikom. Zobaczcie, dlaczego jesteście w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteście, czy wczoraj byliście, czy w zeszłym roku w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, no bo wiadomo, też jest inny rodzaj tych zawodników, inna jakość zawodników, ona się zmienia ciągle na lepszą, ale my też zgodnie z tym idziemy do przodu. Gdybyśmy tej pracy nie wykonali, takiej też trudnej, mozolnej, analitycznej w tym tygodniu, przed Górnikiem, to ciężko byłoby nam ten mecz wygrać. I o czym byśmy mówili teraz, tak? O luzie, o zabawie? No tak, no pewnie, no to znowu mówię, nie można mieć wszystkiego. Mówisz, nie pracujesz, nie? Tak, puszczam pana trochę, bo z drugiej strony jednak zyskał... Ja wiem, ja do tego spokojnie podchodzę, to też pokazuje, że ja już się tym tak nie emocjonuję, bo też rozumiem mechanizmy, tak? Ja też nabrałem doświadczenia i wiem, jak to działa i też ta psychika ludzka, którą też zgłębiam i się rozwijam w tym aspekcie, bo to jest najważniejsze. No jest bardzo skomplikowana, mocno skomplikowana, a z drugiej strony można powiedzieć, że mocno prosta, nie? Bo to, co mówiłem, no, gdybyśmy nie pracowali, my też pewnie byśmy chcieli więcej wakacji, chociaż to zależy, co później na tych wakacjach, nie? Czy to by się też nie znudziło, zależy pewnie też od człowieka. No, ale generalnie myślę, że gdyby można było decydować, no to większość by wybrała jednak to wolne, nie? Niż iść do pracy. Różnie, to zależy. Są też tacy, którzy lubią pracować, ale rzeczywiście są w mniejszości. Natomiast... Jasne, właśnie o to chodzi. Teraz jak drużyna się składa z 25 ludzi i 5, to trzeba ich hamować, tak? I mówić, że za dużo, to jednak pewnie tych 20 powie, że za dużo robisz, to on mówi, że za mało, to 20 powie, że za dużo robimy, nie? Że trzeba mniej. No i to jest właśnie to. A trzeba z nich zrobić jeden zespół i też wprowadzić równe zasady, prawda? I ten etos pracy, który będzie przynosił sukces. No, gry zespołowej, piłka nożna, która jest grą wieloosobową, nie jest łatwa od strony zarządzania, no bo właśnie jest wiele osób w drużynie, a każda ma troszeczkę, no każdy ma inny charakter, na pewno podejście i też inne cele i oczekiwania. A to nie jest najważniejszy klucz do sukcesu, w tym sensie, że jeżeli będzie kilku profesjonalistów, którzy potrafią być perfekcyjni w każdym elemencie, to zdecyduje lepsze zarządzanie zespołem i lepsze więzi między graczami w zespole? Myślę, że każdy trener gdzieś dobiera trochę zawodników na swoją modłę. No, chciałby, żeby oni byli przedłużeniem jego ręki, tak? I żeby mieli ten sam sposób myślenia. Ja tu o Pawle mówiłem jako piłkarzu, teraz dyrektorze sportowym. Tak samo w drużynie jest kilku zawodników też, którzy pełnią też wiodące role. Ja nie chciałbym tutaj oczywiście operować teraz nazwiskami, ale oni też są przedłużeniem takiej ręki. Czym więcej takich wyznawców, trochę trenera i jego filozofii, tym zespół idzie w tym samym kierunku i ci
trochę tacy maruderzy, nie? Odstający, próbujący gdzieś tam narzekać, no mają mniejszą moc albo jej w ogóle nie mają. I oni nie, ich głosu nie słychać i to jest właśnie to. No, wystarczy popatrzeć, jak się zmienił Cebula na przykład na boisku i wiadomo, którą drogą warto podążać. Wie pan co? Pomyślałem sobie tak, jak się spojrzy na tę całą pana historię, że to jest już dosyć fajny scenariusz na taki klasyczny amerykański dramat o sporcie. Czyli zna pan tę całą historię, ona się w tych filmach przewija bardzo często, czyli trener obejmuje jakąś drużynę, robią postępy. Brakuje mi w tym jeszcze jakiegoś takiego meczu o wszystko, jakiejś takiej odprawy trenerskiej i takiego ujęcia właśnie po tym meczu o wszystko bez względu na to, jaki padnie wynik. No, ciekawy scenariusz. To już niektórzy mówią o książce. No pewnie do tego nie dojdzie, bo jakbym wydał książkę, to tam by było, byłaby pewnie ciekawa. Natomiast no, nie postawiłaby pewnie wielu osób w dobrym świetle i też no, całości jakby, może całości to przesadza, no, ale w dużej mierze no, tego, dlaczego my no, nie możemy nadążyć nad tą piłką, za tą piłką zachodnią. I tutaj no, myślę, że byłoby to ciekawe, ale może kiedyś na to przyjdzie czas. Dobra, jeszcze jedno pytanie. Czy zmieniło się, dostrzega pan coś takiego w naszej piłce, cierpliwość prezesów? W tym sensie, że coraz częściej się zdarza, że jednak prezesi obdarzają większym zaufaniem, tak jak czy właściciele, tak jak w pana przypadku, ale takich, myślę, przykładów jest coraz więcej, no bo i Michał Probierz został obdarzony takim zaufaniem, że może w dłuższej perspektywie czasu pracować i nie wiem, Koszta Runiajić i pewnie Marcin Brosz. Dostrzega pan jakąś zmianę? Rozmawiacie o tym między sobą też jakoś trenersko? No nie rozmawiamy. My jako trenerzy, przynajmniej ja, no wiadomo, jest kilku kolegów gdzieś tam po fachu. Ja też nie jestem w tym środowisku ekstraklasowym zbyt długo. No, oczywiście znam tych trenerów, doceniam, szanuję. Z niektórymi jestem też kolegami, ale nie łączą nas jakieś takie przyjacielskie na pewno stosunki, ale to chyba też normalne. Teraz to szczególnie patrząc na miejsce w ekstraklasie, to będzie trudniej o te przyjaźnie. Jesteśmy też rywalami w jakiś sposób. Rywalizujemy ze sobą na boisku, rywalizujemy też o pracę. I to jest gdzieś zrozumiałe, natomiast uważam, że jest duży szacunek między trenerami do trenerów w Polsce i to jest fajne, to jest super, tak to powinno wyglądać. Wiadomo, no, borykamy się z różnego rodzaju problemami. Często ci trenerzy z autorytetami pozwalają sobie gdzieś tam o tym głośno mówić i to też jest istotne, żeby ten głos naszego środowiska był słyszalny i żeby też rządzący czy w klubach, czy piłką no, brali to czasem pod uwagę. Co do cierpliwości, tak, ona jest zdecydowanie większa i myślę, że dzisiaj nie odbiega ona od standardów europejskich. Jak się przypatrzymy, tak, no, ja to, oczywiście też tego nie analizowałem, ale tak obserwując też, co się dzieje w Anglii, tak, w Niemczech, czy Francji, Włoszech, to no, myślę, że to jest podobnie. No, są kluby, w których zmiany są na okrągło, są kluby ze stabilnością. Oczywiście to też się wiąże z wynikami. No, jak są dobre wyniki, to nie ma zmian. I u nas chyba jest podobnie. No, patrząc na Krakowie, Lechię, tak, Piasta, Górnika, no, tam cały czas są wyniki, więc nie ma zmian. Byłoby to też dziwne, nie? I trochę irracjonalne. Więc myślę, no takie są standardy i tutaj nie odbiegamy, na szczęście jest normalność, mi się wydaje, zapanowała normalność w tych kwestiach. Kto dobrze pracuje, kto się sprawdził, nawet jak ma kryzys, ma wsparcie. Dzisiaj na pewno w takiej sytuacji jest pan trener Fornalik, prawda? Mimo tego nie słychać o tym, żeby komuś się tam głowy grzały i dziennikarze, redaktorzy też fajnie, że do tego spokojnie podchodzicie, nie ma żadnej nagonki, bo to często już zwolnić, bo co oni grają, nie nadają się i tak dalej. Nie? No, trzeba merytorycznie podejść, bo Piast nie gra tak, jak pokazują te wyniki. Nawet ten mecz wczorajszy,
no, mógł się potoczyć zupełnie inaczej. No, często w piłce jest tak, że właśnie jak wpadniesz w taki dołek trochę, no to nie sprzyja ci nic. Nie? I choroby, i kontuzje cię dopadają, i nieszczęścia, pomyłki sędziowskie, i twoje kiksy, i to wszystko gdzieś się nakłada. Ale ten spokój w pracy na pewno pozwala, żeby z tego kryzysu wyjść. Trenerze, no to spokoju, omijania tych dołków, o których pan powiedział, bo to się też jest przydaje. Pracy o spokój, ale przyda się. Tej porywającej odprawy życzę. Lubi pan, zdarzyło się panu kiedyś taką porywającą sprzedać w szatni? Nie jestem typem trenera takiego, który sztucznie podkręca. Nie? No ja uważam, że zawodnicy wyczuwają, jak trener robi coś nienaturalnie, nie? Jak świruje tam, nie robi kogoś siebie, kim nie jest. Więc te moje odprawy są raczej w jednym tonie, może tonie nie, ale nie ma tam dla zawodników jakiegoś takiego efektu, że nie wiadomo, co tam się wydarzyło pod tym względem. Oczywiście bodźce stosuje różne, staramy się tam wpływać w różny sposób na zawodników i być dobrze przygotowanym do tych odpraw. Czasami wiadomo, no im ostrzej trochę poczy, czy gdzieś przerwie, chociaż to też się zmieniło, tak, no dzisiaj też zawodnicy się, myślę, zmienili. Oni niezbyt dobrze chyba reagują też na takie ostrzejsze wskazówki i ostrzejsze bodźce, ale czasami myślę, że mimo wszystko, czy do reaguje tak, czy inaczej, no to jest to potrzebne, żeby pewne sprawy przypomnieć i żeby wszystko wróciło do normy. Śladami Phila Jacksona. Książkę do poczytania dla każdego, wybraną przez pana, i wtedy będzie dobrze pod wieloma względami. I czytelnictwo wzrośnie, i będzie przekaz jakiś podprogowy, psychologiczny, i wszystko się będzie zgadzało. Trenerze, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Czekamy, jak ta praca będzie owocować w dalszych meczach. Na razie gratuluję tego, co udało się osiągnąć. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy za to wydanie sekcji piłkarskiej. Na kolejną zapraszamy jak zwykle za tydzień o godzinie 18. Do zobaczenia.